Kto to jest dziecko? Dziecko to jest właściwie dziecko od mamy. I ono bardzo lubi zabawki, słodycze i bardzo lubi się z mamą bawić. Dziecko, czyli ja jestem Igor. Dziecko jest małe, ma dużo siły, jest radosne przez cały dzień prawie, że... No i może jeść dużo słodyczy. Nie! Dziecko chodzi do przedszkola, ma pełno zabawek. Skąd się biorą dzieci? No bo mama je rodzi. I wtedy się idzie do szpitala i potem lekarze wyciągają dzidziusiów. Z mamy, z brzucha. Z przedszkola. Z brzucha od mamy. Daje się fasulkę już raz, nie raz. W zasadzie to nie wiem, ale rodzi się w nim, no i mama, no i właśnie mama go rodzi. Ale mama pełno je i to tworzy dziecko? Jest połączone w pępowinie, no i właśnie tak umie być jakoś w tym brzuchu. Co to jest ciąża? Ciąża, czyli komuś leci krew tu. Że ma gruby brzuszek. Ciąża, że dziecko jest w brzuchu? Ciąża to jest jak mama rodzi. To znaczy, że dziecko jest u mamy w brzuchu. To znaczy, że mama jest w ciąży. Że ciężko śpi, ciężko boli. A ile trwa ciąża? Jakoś długo. Pół godziny. Parę miesięcy albo parę tygodni. Albo 19 lat. Tak z 10 miesięcy, z 11, z 12 miesięcy, czy z 13 miesięcy. Czego nie można robić, jak się jest w ciąży? Nie można jeść słodkich rzeczy, no bo to jest niedobre dla dziecka. I tylko można jeść zdrowe. Nie można tak za bardzo skakać, no bo wtedy dziecko będzie tak podskakiwać i będzie płakać. A po co dorosłym są dzieci? Żeby ich kochać. One są bardzo fajne. Nie wiem. Żeby mieć dużo szczęścia, żeby mieć dużo radości i żeby nigdy nie było nudy. Żeby rodzice mieli jakiegoś pomocnika do robienia jakichś prac, bo sami sobie nie poradzą. Jakie obowiązki powinny mieć dzieci? Bawić się autami. Być dobre dla mamy, uczyć się. Powinny chodzić do przedszkola, do żłobka, do szkoły i być dobrzy dla innych. Bawić się, rysować, puzzle układać. Bawić się lalkami. Dzieci powinny się uczyć. Powinny pomagać rodzicom, no i takie tam. Dużo jeść, no i kochać rodziców. A czego nie wolno robić dzieciom? Dokuczać innym, jeść samych słodkości i nie mogą bić mamy i dokuczać mamie i tacie. Nie mogą uciekać z domu sami. Pluć nich. Biegać. Pić piwa. Nie może jeść za dużo słodyczy. Dziecko nie może pić, jakiejś trucizn. Jeszcze nie może podchodzić za bardzo do jakiegoś ognia, bo inaczej się poparzy. Boję się na drzewa. Dorośli mogą patrzeć przez komórkę, kiedy chcą, a dzieci nie. A jakby za dużo oglądały, to jakby i to by jakby rodzice im odbyli, to by dostali wścieklizny. Mama mi mówiła.
Jak długo jest się dzieckiem? Jestem już chłopiakiem, a nie dzieckiem. Urosłem i już mam 3 lata. Chyba 20, 100 lat. 19 lat, bo wtedy już dzieci stają się dorosłym człowiekiem i stają się dorosłymi. A kiedy przestaje się być dzieckiem? Kiedy będziesz miał 10 lat i skończysz 10 lat, to będziesz już nastolatkiem i będziesz, i będziesz już starszy. Kiedy już się nie jest nastolatkiem, to już można założyć swoją rodzinę. Mogą już pewne rzeczy, a kiedyś nie mogli. Zaczynają rodzić dzieci, zaczynają się ślubić, zaczynają chodzić do pracy. Jak ma się bardzo dużo lat. Zaczyna się rosnąć, jak moja siostra rosła od mniejszego do większego. Rosła i zrobiła się taka większa i miała urodziny. Teraz ma 7 lat. Czy fajnie jest być dzieckiem? A bo wtedy ma się pełno zabaw. No bo wtedy może poznawać nowych przyjaciół, dostaje się dużo rzeczy. Wolno chodzić z rodzicami na plac zabaw. Dzieci się wtedy mogą bawić, oglądać bajki. Tak, bo można pomagać mamie w różnych pracach. Ja najbardziej lubię pomagać w sałatkach. Jak będzie wyglądało twoje życie, gdy już nie będziesz dzieckiem? Będę była lekarzem. Nie będę już miała tyle zabawek, ale będę miała moją jedną przytulankę, którą zawsze śpię. No i nie umiem się od niej odzwyczaić. Jak będę dorosła, no to wtedy nie będę już dzieckiem. Będę mieć 4 lat, wtedy będę pracować u lekarza. Będę paleontologiem. No, taki odkrywca kości dinozaurów. Moje życie będzie wyglądało, że będę miała dużo zwierząt. Bardzo dużo. Jeden pokój będzie na zwierząt, drugi na mnie. Czyli będę mogła obcinać psy albo będę leczyła zwierzęta. Będę miała dzieci, psy, koty, myszy.